Sporty walki możecie obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Mamy Mateusza Borcha, który też był świadkiem tych zdarzeń. Halo Mati, witamy serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słyszysz naszą dyskusję w studiu. Widzisz, jak temperatura momentalnie się podnosi, podobnie jak przy tych zdarzeniach, które miały miejsce w hali w Pionkach. Generalnie chcę powiedzieć, że ja pojechałem na galę i byłem gościem Mariusza Grabowskiego, natomiast przyzwyczaiłem się już do tego w Polsce, że cokolwiek się dzieje, to zwykle 100 dziennikarzy milczy, promotorzy, chociażby Artura Szpilki, też jakby nie są bezpośrednio zainteresowani dyskusją na ten temat, tylko zawsze musi odpowiadać za wszystko Mateusz Borek, bo generalnie już też widzę na Twitterze, Instagramie i w każdym medium, że jakikolwiek temat się dzieje, czy na gali MB Promotions, czy na gali Andrzeja Wasilewskiego, czy na gali Mariusza Grabowskiego, to zawsze ja jestem częścią tej dyskusji. Niech będzie. Ja do tego przywykłem i się przyzwyczaiłem. Chcę zacząć od pryncypiów. I tutaj absolutnie zgadzam się z Januszem Pinderą, nie dlatego, że go cenię, lubię i że jest starszy ode mnie, tylko zacznijmy od tego, że nie tylko sportowiec, ale żaden człowiek nie powinien drugiego człowieka bić, ani na drugiego człowieka pluć. Natomiast ja dzisiaj mogę powiedzieć z perspektywy czasu, bo też w jakiś sposób pośrednio byłem zaangażowany w tę galę, w pomoc Mariuszowi, w ten pojedynek, w promocję tego pojedynku. Uważam generalnie, że my jako promotorzy, i tutaj nie mówię tylko o konkretnym przypadku, też powinniśmy wyciągnąć wnioski i raz na zawsze jakby zakończyć takie historie twitterowe, instagramowe czy facebookowe. Bo moim zdaniem to jest też legitymizowanie ludzi w takich akcjach, którzy chyba jednak nie powinni być, nie chcę tutaj używać dużych słów, ale aż tak wynoszeni na ołtarze. Bo ja starałem się tą całą sytuację obserwować. I oczywiście w pierwszej kolejności byłem skupiony na walkach i na ringu. Natomiast zacznijmy od tego. Chłopak był zaproszony na galę przez promotora Mariusza Grabowskiego. Miał wskazany stolik z numerem 20, więc generalnie to całe zajście z Arturem, ono odbywało się w okolicach studia telewizyjnego TVP. Przy tym studiu był stolik, przy którym siedziała żona Mariusza Grabowskiego, córka Mariusza Grabowskiego, narzeczona Marcela Grabowskiego. Przy następnym stoliku siedział m.in. Janusz Pindera, a przy kolejnym stoliku było przyporządkowane miejsce dla Ajtuja Szminki i jego kolegi. Tam siedział m.in. też prawnik Grądy. I co się wydarzyło? Ajtuj Szminka też nie był zainteresowany do końca siedzeniem na swoim miejscu, gdzie miał miejsce numerowane, miał stolik, miał ochronę. Jego interesowało gdzieś, powiedziałbym od samego wejścia do sali, bycie w centrum wydarzeń. To znaczy otoczył się grupą dziennikarzy, którzy odebrali go z Radomia i przywieźli do Pionek. Bo jak dzisiaj zaczęła się dyskusja twitterowa, to się okazuje, że Piotrek Buczak z portalu To Jest Box poinformował, że generalnie Konrad Kryk na przykład nie jest jego już dziennikarzem od pół roku. Napisał jeden tekst w ciągu 8 miesięcy o Sebastianie Ślusarczyku i to był tekst po gali w Arłamowie, ale generalnie to w ogóle nie był zainteresowany jako dziennikarz pracą przy tej gali. Po prostu zamiast kupić sobie bilet, to zdecydował się o wystąpienie po akredytację bezpłatną, żeby sobie przyjechać na galę i robić jakąś tutaj show wokół Ajtura Szminki. Drugi to był, zdaje się, kolega Pat Konieczny, pewnie kolega Kacpra Bartosiaka, który jak sprawdziłem na boxing.pl napisał słownie jeden tekst o gali w Pionkach. To był tekst dotyczący awantury wywołanej przez Artura Szpilkę. Był też w tym gronie Rafał Mandes z TVP, był też tam Mateusz Fudala z Super Expressu. Generalnie jak ja zobaczyłem, co się dzieje z facetem, który tak naprawdę funkcjonuje gdzieś w mediach społecznościowych, nie pod swoim imieniem i nazwiskiem, tylko pod pseudonimem, to ja muszę powiedzieć, że byłem trochę zaszokowany. No bo jeśli Ajtur Szminka jest w hali 30 minut i nagle widzę, że dwóch reporterów TVP prosi operatora, żeby wyjść z hali
i poprosić rzekomo o live'owe wejście tak naprawdę anonimowego faceta. I robi się z tego wielka celebrycka akcja, jakby przyjechał Michael Jordan albo Mike Tyson i generalnie wychodzi kamera TVP, rejestrują faceta, który zakłada maskę i rejestrują to niby, że go złapali, jak on na żywo wchodzi do hali, bo prawdopodobnie za chwilę tutaj w magazynie Ring obejrzymy jakieś story z tej gali, jak to wyglądało. Po pierwsze jestem za tym, tak jak powiedziałem, żeby absolutnie respektować czyjeś życie, zdrowie i kulturę osobistą i zaczynamy od tego i tu w ogóle nie dyskutujemy, że zachowanie Artura było naganne, w sensie naplucia na człowieka. Ja do Artura jeszcze podszedłem, jak przyjechał do hali, bo też ludzie piszą, zaprosił go Grabowski. Nie, nie zaprosił go Grabowski. Kamil Bodzioch chciał mieć Artura Szpilkę w swoim narożniku i Kamil Bodzioch wystąpił z prośbą do promotora gali, żeby przydzielił Arturowi dwa bilety, bo Artur chce zabrać jakiegoś chłopaka, którym się opiekuje i przyjechać na galę. I generalnie on tutaj był człowiekiem, który miał trafić do narożnika i wspierać Kamila Bodziocha. Ale nawet dobra, powiedzmy, że pojawia się na tej gali. No to z drugiej strony jest facet anonimowy i też powiem tak, uważam, że Artur Szpilka zupełnie obiektywnie. To jest chłopak, który czyta boks, zna się na boksie, ma wiedzę insajderską, ma wiele ciekawych spostrzeżeń. Natomiast też no, mówienie o tym, że on nigdy Artura Szpilki nie obraził, no byłoby po prostu nieprawdą, bo Artur Szpilka inny z Facebooka przekraczał wszelkie granice. Ten Artur Szpilka w swojej jakby pierwotnej działalności na Twitterze moim zdaniem kilka razy też poszedł o trzy mosty za daleko. Potem wydaje mi się, że chłopak swoje postępowanie przemyślał. Te wpisy były bardziej rzeczowe, były czasami takie, powiedziałbym, ironiczne, błyskotliwe, z przemrożeniem oka, ale na pewno się poprawił i na pewno już w takiej formie jak na początku Artura Szpilki nie obrażał. Nic Artura nie tłumaczy, natomiast muszę powiedzieć tak, no jak Artur przyjechał, to sam z siebie wstałem z krzesła, poszedłem przywitać się z Arturem i powiedziałem: Artur, bardzo cię proszę, żeby cię nie poniosło. Jest chłopak wygląda tak, a nie inaczej, ty jesteś osobą publiczną, tobie po prostu nie przystoi, ty się nie możesz zachowywać w sposób taki, a nie inny i bardzo cię proszę, żebyś tutaj jakby dochował wszystkich tych procedur i żebyś się zachowywał właściwie. Tak, Mati, nie ma problemu. Ja absolutnie z tym chłopakiem chcę tutaj zamienić kilka słów, ale niczego mu nie zrobię. Potem widziałem Artura, który przywitał się z Grześkiem Proksą, był blisko Maćka. No, gdzieś zadziałał ten gen Szpilki w pewnym momencie. No, Artur Szpilka usiadł sobie między dziennikarzami razem ze swoim kolegą. Szpilka go zauważył, dostawił sobie krzesło, zaczął z nim rozmawiać w sposób, powiedziałbym, taki dosyć ostry, agresywny. Podszedł błyskawicznie tam Mariusz Grabowski, no i poinformował też chłopaka i jego kolegę, że gdyby coś się działo za jakiś czas, to on siedzi 5 metrów dalej przy ringu i rzecz jasna służy pomocą, bo Artur Szpilka cały czas nie był zainteresowany, żeby siedzieć na swoim miejscu przy stoliku. No i generalnie potem Artur, zdaje się, że podszedł do niego drugi raz, bo ja tego nie widziałem. No zachował się w sposób nieodpowiedni. Mariusz szybko w tę akcję wkroczył. Potem Artur Szpilka zdecydował się opuścić halę w Pionkach. Ten jego kolega, to zdaje się był ten następny twitterowy człowiek, Laszlo Fekete, przyszedł do nas do ringu, żeby przekazać nam ten pas Twittera. Zaczął mówić, że panowie, no tutaj się nic nie stało, chłopak pojechał sobie do domu, czy wyszedł z hali. Ja generalnie go zapraszałem, żeby wszedł do ringu i samemu wręczył ten pas. On nie do końca był zainteresowany. No i z tego, jak się okazuje, zrobiła się wielka, największa pewnie w historii polskiego Twittera bokserskiego afera. I tak jak ja powiedziałem, uważam, że to jest błąd, bo na samym końcu to za walkę płaci promotor. I no fajnie, że sobie Artur Szpilka, Laszlo Fekete czy 30 innych ludzi z Twittera czy Instagrama wymyśla pojedynek. Tylko dzisiaj doszło do takiej sytuacji, że promotor galę zorganizował, walkę zestawił, za walkę zapłacił i jest jeden poszkodowany człowiek, który został źle potraktowany przez Artura Szpilkę, co do tego się zgadzamy i nie dyskutujemy. Natomiast no też człowiek jakby kompletnie anonimowy
nie wkładający żadnych pieniędzy w ten biznes i tak naprawdę wyobrażam sobie, że w normalnym świecie w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, no to w ogóle nie byłoby takiej dyskusji, żeby jakikolwiek promotor słuchał Aituja Szminki, Laszlo Fekete czy innego człowieka. Ja bardzo często sam się zmagam z hejtem i absolutnie mogę powiedzieć, że każdy człowiek, który wykonuje zawód publiczny, musi być przygotowany na krytykę. Czy jesteś sportowcem, czy jesteś aktorem, czy jesteś dziennikarzem, nie ma absolutnie problemu. Natomiast no, jak kolejny raz w życiu doświadczasz niekonstruktywnej krytyki, tylko hejtu, tylko chamstwa, no to też czasami ludzie muszą zrozumieć, że jesteś tylko człowiekiem, że ty też czujesz, że masz słabszy dzień, że czasami się zachowasz irracjonalnie, że czasami zachowasz się tak, jakbyś się nie zachował, gdyby w tobie też coś nie pękało. I na przykład ja wam muszę powiedzieć, że no kilka dni temu też spotkałem się na przykład z takim tekstem na swój temat, gdzie ktoś napisał w internecie i się posypały lajki i riposty i retweety, że ja biję swoją żonę. Że ja biję swoją żonę, że są świadkowie, sąsiedzi, że ją wyprowadzam, leję ją po głowie, że u Borka są cały czas awantury, bo Borek ma problemy z alkoholem, jest alkoholikiem, bije swoją żonę, przyjeżdża policja i gdzieś taka informacja pojawia się w przestrzeni publicznej. Bo wiecie, jak dzisiaj jest? Dzisiaj się pojawia jakaś informacja, ktoś cię oczerni, ktoś cię pomówi i potem nawet jak się wytłumaczysz publicznie albo przed sądem, to musisz w zasadzie, no nie wiem, walczyć z informacją, która raz poszła w świat i jest już w jakiś sposób kolportowana. I Janusz mówi oczywiście o tym, bo pewnie się rzadziej spotyka z takimi reakcjami niż ja, że przecież są od tego organy ścigania. No to ja wam odpowiem jedną rzecz. Każde takie zgłoszenie, to przychodzi to do prokuratury i potem to wszystko jest umarzane, bo prokurator czy sąd zwykle uznaje, że to jest niska szkodliwość czynu społecznego i nie należy za to karać. No, czy tam niska szkodliwość czynu, nie znam się, ty jesteś prawnikiem. I generalnie nie ma żadnej kary, panie Januszu, nie ma żadnej kary. I teraz... Ale co w takim, Mateusz, to co w takiej sytuacji proponuje? Specjalne brygady, które będą jeździć, będą wyłapywać, wyciągać z domu i co? I będą ich tłuc? No nie wiesz, no bo to nie ma na to, to jest problem szerszy, który moim zdaniem, nawet w takim programie można by się spotkać z jakimś prawnikiem, który się z tym spotyka, z jakimś socjologiem, bo jest to pomad, kiedy to jest faktycznie, te granice są ewidentnie przekraczane. To się z tym absolutnie zgadzam. No. Ale ja powiedziałem, jakie są konsekwencje tego, że ludzie później się wieszają albo są zrujnowani na całe życie w swojej pracy czy społeczności. No to niedawno mieliśmy w Korei, bodaj czy w Japonii, tą dziewczynę, która popełniła samobójstwo 14-latka. Oczywiście, że tak. No jest to problem. I to jest niska. Mateusz, dziękujemy ci serdecznie. Masz jeszcze coś do dodania? Nie, wiesz co, ja ci powiem, ja chcę to dokończyć, bo to jest poważny problem, bo są tak później. Ludzie się wieszają, ludzie mają depresję, rozwody, ktoś ci wcale nie musi uwierzyć, żyją w mniejszych społecznościach, bardzo różne jest traktowanie, patrzą się na ciebie krzywo sąsiedzi, za chwilę wychodzisz na ulicę i ci się wydaje, że każdy już tą informację zna, że każdy już to przeczytał, że każdy to kolportował i wielu ludzi, którzy mają słabszy system nerwowy, słabszą psychikę, nie potrafią sobie z tym poradzić. Także ja jestem za tym. Chcą sobie żyć ludzie anonimowi w internecie, niech sobie żyją. Uważam, że my promotorzy powinniśmy absolutnie dać sobie spokój z tym, żeby jeszcze to nakręcać, żeby jeszcze kogoś legitymizować i robić z kogoś bohatera. Ja przynajmniej nie zamierzam tego robić. I powiem ci jeszcze więcej. Przez dłuższy czas ja nie blokowałem nikogo w mediach społecznościowych, bo uważałem, tak jak tutaj powiedział Aituj Szminka, że jest wolność słowa w internecie. A co to znaczy wolność słowa? To, że możesz kogoś hejtować, że możesz za każdym razem z kimś pojechać tylko dlatego, że ktoś jest osobą publiczną i ty sobie zdajesz sprawę, że on do ciebie nie podejdzie, że cię nie uderzy, bo właśnie to wykorzystują. Jakby on powiedział cokolwiek albo napisał na kogoś, kto jest anonimowy, to przyszedłby chłop, dostałby w łeb i by się skończyło. A tutaj oni sobie zdają sprawę, że ty jesteś osobą publiczną, że zaraz ktoś cię zacznie kręcić telefonem, że ktoś ci zrobi zdjęcie i nie myślą o tym, że ty też jesteś normalnym istnieniem ludzkim, który czuje, któremu jest przykro, który w pewnym momencie cierpi. Dlatego ja wam powiem szczerze, ja od pewnego momentu też już nie dyskutuję z tymi botami, z tymi gwiazdami internetu, tylko też będę to blokował, nie będę tego więcej tolerował i tak jak mówię, żeby było jasne, zachowanie Artura Szpilki jest naganne, ale wydaje mi się, że my dzisiaj prawnie jako państwo nie jesteśmy przygotowani na rozwiązanie pewnego, dużego,
albo jak to mówi młodzież, zajebiście dużego problemu, z którego rodzą się jeszcze większe problemy ludzkie.